Która scena najbardziej się Pani podobała z filmu o Zenonie? To znaczy, dużo scen mi się podobało, a ta, która mi utkwiła najbardziej w pamięci, to były narodziny naszego syna Daniela, którą się bardzo rozczuliłam. I łezka poleciała przy tej scenie. Tak, poleciała łezka i podczas premiery, i później jeszcze trochę. Spodziewała się Pani kiedykolwiek w życiu, że na przykład zostanie nakręcony materiał o pani mężu? Absolutnie, nigdy się tego nie spodziewałam, nigdy, nigdy. To jest dla nas takie wielkie zaskoczenie, że po prostu mąż zrobił tak wielką karierę, że po prostu nawet mi to przez myśl nie przeszło, że tak może się stać.